pozwolę sobie o tym wspomnieć, bo jak słyszę doniesienia medialne, ja bardzo dziękuję za to, że mogłam na Komisji Gospodarczej z Państwem podzielić się tymi szczegółowymi informacjami, ale mówię, to wszystko jest jeszcze etap pracy, działań i ten Krajowy Plan Odbudowy jest konsultowany i z samorządem, i z instytucją. Tutaj mówimy o 23,9 miliardów euro i to są, Polska otrzyma jako bezwzględne dotacje, ale także Polska otrzyma do 2026 roku 34 miliardy euro w formie pożyczek. To jest to, co, nad czym pracujemy teraz i nad czym chętnie też porozmawiam i my już rozmawiamy z samorządami poszczególnych gmin, powiatów, także województw o alokacji tych środków finansowych na konkretne programy, bo one muszą być spójne z 5 filarami, które są uzgodnione przez Komisję Europejską, ale także, co chcę podkreślić, że mamy dzisiaj już te środki, które są bezpośrednio przekazywane na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 i w ramach tej perspektywy 2014-2020 Polska otrzymała też dodatkowe środki, bo to 2 miliardy euro. I co udało mi się, myślę, że to taki też, mam tutaj ogromną satysfakcję, przekonanie komisji do poprawek, które udało nam się tutaj zrealizować, czyli ze skutkiem 100% dofinansowania dla projektów. I tutaj te środki również są możliwe do wykorzystania. Jeszcze będzie taki jeden dodatkowy mechanizm jako odpowiedź, bo my się borykamy i wiemy doskonale, że to, co dzisiaj, to szybka reakcja na walkę z koronawirusem w kwestii zdrowotnej, ale równolegle do tego jest walka ze skutkami gospodarczymi, z recesją gospodarczą, ze wsparciem przedsiębiorstw, z ochroną miejsc pracy, z ochroną każdej osoby, która jednak te skutki pandemii w większym czy mniejszym stopniu odczuła. My też mamy regionalnie tak bardzo ważne miejsce na mapie Polski, bo jesteśmy jednym z największych zagłębi w Europie pod względem meblarstwa, a to jest bardzo sprofilowany obszar działalności. Wiemy, że to są tysiące miejsc pracy i tysiące rodzin. I ja bardzo pozwolę sobie w tym momencie też bardzo serdecznie podziękować Państwu radnym. Proszę o sekundę cierpliwości, ponieważ tutaj pani europoseł próbuje, widać, połączyć się ponownie. Coś jest. Halo? Już słyszymy. Słyszymy. Tak. Także rzeczywiście te skutki są ogromne i ta, dla nas, i jak rozmawialiśmy, dlaczego mówię trochę o przyszłości? Dlatego, żeby też Państwa przekonać, bo ja wiem, że każda rozmowa o środkach finansowych, każda rozmowa o budżecie po prostu jest trudna, bo te oczekiwania inwestycyjne, plany gospodarcze zawsze są ogromne, a budżet zawsze jest ograniczony i z tym oczywiście, czy to na etapie samorządu, budżetu sołeckiego, czy gminnego, czy powiatowego, czy wojewódzkiego, czy Polski, czy Europy, wszędzie ta dyskusja jest dokładnie w ten sam sposób prowadzona, ale oczywiście w innej skali i ze sprecyzowaniem tej strategii długofalowej. Ja dziękuję Państwu za odpowiedzialność
Dziękuję Państwu zawsze za współpracę, Panu Wójtowi szczególnie, bo ja mam ten bliższy kontakt z Państwem, chciałabym mieć jak najbliższy, częściej i mam nadzieję, że do tego wrócimy. I to, co robimy od 2016 roku, też jakby wcześniejsza reakcja na budowanie, no po prostu tej ochrony zdrowia dla naszych mieszkańców i odpowiedź na reakcję, to co było tak naprawdę zaprzepaszczone. Bo ja przypomnę, drodzy Państwo, że od 2016 roku udało nam się przy współpracy właśnie, ja zawsze uważam, że dialog i współpraca jest najlepszą formą rozwoju w każdej sferze. I w sferze inwestycji gospodarczych, stricto infrastrukturalnych, cyfryzacji, opieki przedszkolnej, czyli to, co jest dla każdego samorządu ważne, bo każdy ma inne priorytety i potrzeby, ale też także cele wspólne, a ochrona zdrowia jest właśnie takim celem wspólnym, bo cóż nam z wszystkiego dookoła, jeżeli nie będziemy ratować życia. I od 2016 roku naprawdę udało nam się sporo pozyskać środków wewnętrznych. Ja zrobiłam sobie taki bilans, przygotowując się na spotkanie z Państwem. Więc drodzy Państwo, też na Komisji Gospodarczej nawet podałam te informacje, które były do 2020, ale nie dodałam tych, które już także są teraz zaplanowane. To jest 17 milionów inwestycji. Mało tego, to jest 11 milionów środków pozyskanych, bo i udało nam się z Ministerstwa Zdrowia. I to są, drodzy Państwo, takie środki pozyskane w 80-85%. To naprawdę jest ogromna zasługa współpracy naszej szerokiej, bo tu jedna osoba nigdy nic nie może, ale jeżeli mamy wspólną strategię odpowiedzialności, to właśnie nam się to udaje, zresztą z Państwa gminą również, za to ja jestem wdzięczna, bo to i budowa lądowiska, które jakby było dla nas priorytetem tej szybkiej reakcji, nawet na stany przedzawałowe, bo Ostrów i te magiczne 40 minut, to jest ten priorytet. I tu było pozyskane 85% na dofinansowanie tej inwestycji. Następnie nowoczesny blok operacyjny, dwa razy środki pana premiera Mateusza Morawieckiego z rezerwy budżetu państwa. Trzy karetki udało nam się wspólnie pozyskać. Później, teraz ostatnio oddany cyfrowy, w międzyczasie tomograf komputerowy, rentgen cyfrowy, mamograf. Byliśmy czarną dziurą, drodzy Państwo, jeśli chodziło o profilaktykę nowotworową. Ja ubolewałam i było mi wstyd na wszystkich komisjach, kiedy mówiono, że powiat kępiński, no niestety w tym zakresie nie był elementem takiej samochwalenia się i możliwości. Wtedy korzystaliśmy z tych mamobusów, żeby po prostu dać alternatywę, ale przy COVID-zie jeszcze ta walka z profilaktyką nowotworową była trudniejsza. Na szczęście dzisiaj to już udało nam się rozwiązać. Ja tu w tym momencie podziękuję wszystkim Państwu, bo dzisiaj się mam przyjemność łączyć z Państwem w gminie Łęka Opatowska, wszystkim Państwu radnym, Panu Wójtowi, wszystkim włodarzom, Panu staroście i całemu zarządowi powiatu kępińskiego tej i wcześniejszej kadencji. No i oczywiście, bo bez tej naszej współpracy nie udałoby się pozyskiwać ani tych środków zewnętrznych tyle, ani zaplanować tyle inwestycji takich strategicznych, bo idziemy krok po kroku. Teraz także położnictwo, to jest kolejne 12 milionów inwestycji, położnictwo, trzy oddziały remontowane. No i drodzy Państwo, i Grębanin, o którym za chwileczkę też się skupię, bo to jest właśnie to, żeby ten szpital, który za chwileczkę już będzie szpitalem regionalnym, bo zobaczcie Państwo, że no tak plany są przynajmniej, że do końca czerwca ma być oddany drugi etap obwodnicy Kępna. Nie chciałabym tego terminu tak jednoznacznie przekazywać, ale takie są plany, bo nie wiemy co z anomaliami pogodowymi i właśnie z koronawirusem. Termin przynajmniej i tak jest do 3 września, więc i tak maksymalnie ten termin to jest ten rok, więc Kępno, powiat kępiński, wszystkie gminy w tym momencie zyskują kolejną wartość na mapie gospodarczej
i rozwojowej Polski. Ja nie ukrywam, że w perspektywie 2021-2021, co też będzie dotyczyło gminy Łęki Opatowskiej, jest plan, aby cała S11 stała się faktem. To z Państwem również podejmowałam inicjatywy tych działań, żeby te zjazdy dopracować do Państwa oczekiwań. I to są te plany strategiczne, ale żeby te plany strategiczne inwestycji drogowych i tych wszystkich inwestycji w cyfryzację, inwestycje właśnie w opiekę społeczną, z której Państwo świetnie korzystacie, bardzo za to dziękuję, budowa żłobków, opieki przedszkolnej, wsparcia osób z niepełnosprawnością, to są te wszystkie priorytety, które służą, ale jest właśnie ten jeden podstawowy aspekt naszego szpitala powiatowego, który właśnie realizujemy w takim większym porozumieniu i pozwoliłam się dołączyć do pana starosty w kwestiach właśnie tej inicjatywy, wesprzeć pana starostę w kwestiach tej inicjatywy wspólnego miliona z każdego samorządu gminnego właśnie do tej kolejnej inwestycji. I to jest inwestycja dedykowana, myślę, bo to oddział leczniczo-rehabilitacyjny w Grębaninie, w pięknej miejscowości, bo wiemy, że tutaj konserwator zabytków, park, ogromna chluba tego ośrodka, ale już nie na te czasy. On wymagał inwestycji już wiele lat, ale te priorytety były jednak szpitala pilniejsze, ale teraz to już jest ostatnia deska ratunku i na to, drodzy Państwo, udało się również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskać 7 milionów, ale to jest raptem i dużo by można powiedzieć, ale i niewiele przy całym projekcie, bo on musi spełniać już warunki 21 roku takiego nowoczesnego podejścia do tej rehabilitacji, ale także uwzględniać to, co nawet nie było zaplanowane jeszcze rok temu, czyli rehabilitacja po-covidowa, z którą, gdzie nie wiadomo, kto z nas kiedykolwiek, mam nadzieję, że nigdy, ale że jeżeli będzie potrzeba, to będzie mógł skorzystać tutaj właśnie w tym ośrodku. Stąd też właśnie to wsparcie i prośba o wsparcie Państwa jako samorządu dla wszystkich mieszkańców, bo ja cały czas przekonuję i mam nadzieję, że mi się to udaje, ale i chyba nawet widzę właśnie taki pozytywny odbiór i za to czuję wdzięczność, że już nie mamy definicji, że to jest szpital powiatowy, tylko że to jest szpital wszystkich nasz mieszkańców, wszystkich gmin powiatu kępińskiego, południowej Wielkopolski, a my nawet przecież jak przyjeżdżają pacjenci, a przyjeżdżają z Dolnego Śląska, z Sycowa, przyjeżdżają z województwa łódzkiego, to przecież żaden lekarz nie odsyła. A mamy takich pacjentów na SOR-ze, bo my mamy jeden z najbliższych szpitalnych oddziałów ratunkowych, który świadczy te usługi ratowania życia i zdrowia, z czego powinniśmy być dumni i jesteśmy. Ale oczywiście to też rodzi nam kolejne problemy, ale z tymi sobie poradzimy. Stąd właśnie ta umowna taka kwota miliona, żeby nie dzielić na liczbę mieszkańców. Ja bardzo staram się nie wchodzić w takie podziały cyfrowe, bo uważam, że lepiej rozmawiać z Państwem i prosić, żeby nawet te środki były podzielone na kilka budżetów, a żeby wspólnie była to nasza taka wielka inicjatywa, wielkie dzieło, które zostawiamy dla następnych pokoleń. To tak skrótowo o tej inwestycji. Drodzy Państwo, ta inwestycja, tak jak wspomniałam, ona ma dzisiaj zagwarantowane 7 milionów, ale ja myślę, że ona będzie, pewnie nie ma jeszcze, bo to wszystko jest na etapie projektów, ale ona pewnie, żeby mogła spełnić swoje standardy, oczekiwania, wszystkie kwestie związane z tymi procedurami Narodowego Funduszu Zdrowia, to pewnie będzie kosztowała około 15 milionów złotych. Nie wiemy też, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza, jak wyglądają przetargi, bo to przecież jest bardzo dynamiczne i zmienne, także te ceny dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale najważniejsze jest, żebyśmy tej inwestycji nie musieli się wstydzić i żebyśmy naprawdę mogli tutaj wspólnie i solidarnie powiedzieć, że rzeczywiście to jest inwestycja, która jest inwestycją ponad podziałami wszystkich gmin powiatu kępińskiego. Ja mówię o tych środkach zewnętrznych, ale chciałabym zawsze podkreślić też, że przy tych wszystkich inwestycjach
w tych środkach też partycypuje zawsze jako organ prowadzący powiat kępiński. Także przy karetce mogliśmy liczyć na wsparcie gmin i państwa gminy również. Znaczy, ja zawsze podchodzę, że jak mówię o konkretnym samorządzie lokalnym, to dokładnie się z nim tak samo identyfikuję, jakbym mieszkała w nim. Bo dla mnie nie ma, że ja mieszkam w Kępnie i tylko dla mnie samorząd gminy Kępno to jest tam samorząd, który powinnam wspierać i rozwijać. Wręcz odwrotnie. Uważam, że my wszyscy, jako wszystkie gminy powiatu kępińskiego, tworzymy naszą małą lokalną ojczyznę. I oczywiście tak jak ważne jest dla mnie Wielkopolska przy podziale środków krajowych, bo jest wartością regionu i wspieram i zawsze walczę o te największe środki finansowe dla Wielkopolski, tak ta południowa Wielkopolska jest bliska memu sercu w sposób szczególny. Państwo doskonale chyba to odczuwacie na co dzień, bo staram się wspierać też każde inwestycje i działania państwa jako radnych, ale także szczególnie w kontakcie z panem wójtem, bo mam ten kontakt częstszy i zawsze dziękuję za pełną życzliwość, wsparcie i sugestie, co możemy razem zrobić lepiej, bo to jest najcenniejsze. To tyle, drodzy państwo, w kwestiach tego właśnie, dlaczego akurat szpital, dlaczego tak ważna jest ta solidarność, dlaczego idziemy tą drogą. Tak jak powiedziałam, do 2019 roku te zdobyte środki to jest inwestycje przeprowadzone, to jest 17, policzyłam tylko, nie policzyłam wszystkich, które były wewnętrznie przekazywane przez powiat, bo to nie chciałabym wchodzić w kompetencje pana starosty, ale przygotowując się na spotkanie z państwem, to było 17 milionów inwestycji plus teraz 12 położnictwo plus ten inwestycja w oddział leczniczo-rehabilitacyjny w Grębaninie. Mam nadzieję, że ten standard opieki też dzięki państwa uwagom, a ja każdy zawsze z pokorą wysłuchuję, się zmienił, bo ja po to uczestniczę w społecznych radach ZOZ-u, żeby dawać zawsze impuls pomocy, wsparcia, kierunkowego działania i tej współpracy z państwem. I to jest dla mnie niezwykle cenne i niezwykle ważne. Jeżeli państwo będziecie sobie życzyli, żebym omówiła jeszcze Krajowy Plan Odbudowy, czy możliwości później tych środków, które będą dedykowane w ramach tej następnej perspektywy budżetowej, czy tej no praktycznie 2021, czyli obecnej już perspektywy budżetowej i tych środków, na które będzie mogła, z których będzie mogła korzystać gmina w priorytetach, oczywiście w filarach, bo nad tym pracujemy, to ja się bardzo chętnie z państwem podzielę, żeby też mieć bezpośrednią taką informację, nie tylko tą medialną, która często jest tylko skrótowa i jest walką działań różnych grup politycznych, a bardzo bym chciała tego uniknąć, bo dla mnie inwestycje i rozwój, szczególnie w Wielkopolsce, są ważne. Jeszcze, drodzy państwo, 8 lat temu nikt nie wierzył, że będzie obwodnica Kępna. Dzisiaj już jesteśmy prawie, że w przededniu, symbolicznym oczywiście, momencie, kiedy wreszcie będziemy mogli cieszyć się z tych rozwiązań infrastrukturalnych, ale wspólnie nie powiedzieliśmy ostatniego zdania, bo cała S11 to jest dopiero dla nas rozwiązanie, ale proszę zobaczyć, jak już przez ten czas zmieniło nam się oblicze też gospodarcze i około gospodarcze możliwości rozwojowych naszego regionu. To naprawdę jest coś, co ja uważam za mój obowiązek wspierać i rozwijać. Gmina Łęka jest też tego przykładem, bo dzięki takim inwestycjom my nie mamy problemu z bezrobociem. Oczywiście mamy wiele jeszcze różnych obszarów wspólnej pracy, ale dlatego pracujemy i mamy obowiązek realizować tą swoją funkcję. Ale wiele udało nam się właśnie bardzo strategicznie zrealizować i to jest tak właśnie krok po kroku budowanie tych rozwiązań. I mam nadzieję, że tak jak we współpracy z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, bo wiem, pamiętam, jak gmina Łęka Opatowska też skorzystała z tego i pierwszego wsparcia, i drugiego wsparcia, to ponad 4,5 miliona z tego, co pan wójt przekazał mi informacji, bo ja liczyłam, że 5, ale 4,5, więc jeszcze troszeczkę do tych 5 brakuje, ale to były te środki, które były właśnie tą odpowiedzią na te
oczekiwania już potrzebne, ale też te wszystkie inwestycje, które powstały ze wsparcia rządowego, przecież i Maluch Plus, i te działania inwestycyjne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a to przecież także inwestycje przed nami, bo jak wiemy, drogi, inwestycje lokalne, takie infrastrukturalne, no są jednym z tych priorytetów w każdym samorządzie i dla każdego z Państwa radnych. I oczywiście, że to trzeba strategicznie także realizować właśnie, a w takim porozumieniu to ja uważam, że można więcej. Też mówiłam o tym wsparciu 80-85% środków pozyskanych, drodzy Państwo, bo przecież budżet zawsze jest ograniczony. Jeżeli udaje nam się pozyskiwać każde środki zewnętrzne, nawet jeżeli tym organem prowadzącym jest samorząd powiatowy i myślicie Państwo sobie, a pewnie mnie ta sprawa nie dotyczy, to wręcz odwrotnie, bo wtedy można realizować tą infrastrukturę drogową powiatową w szerszym zakresie, bo ten budżet też powiatu jest ograniczony, tak jak i gminy, i jak będzie, jak i ta wzajemne wsparcie się, ta solidarność wsparcia każdej inwestycji właśnie przynosi nam takie długofalowe profity. Przepraszam bardzo serdecznie za mój monolog, ale o ekonomii gospodarczej, inwestycjach mogę z Państwem rozmawiać i usiąść i tworzyć wielkie plany rozwojowe. Jestem otwarta na każde Państwa pytania i w zakresie tego priorytetu, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale także tych działań, które także podejmuję w Parlamencie Europejskim, czyli w ramach Komisji Rozwoju Regionalnego, w ramach Komisji FEM, to jest Komisja Walki z Przemocą i Równouprawnienia Kobiet, w ramach Komisji Budżetowej, to jest taka komisja, to jest tak zwana Komisja Ekon i Polityki Fiskalnej, bo to jest dodatkowa podkomisja, a teraz także jako członkini właśnie, która będę pracować nad programem, który jeszcze nie jest wdrożony, będziemy analizować jego wdrożenia właśnie tego Krajowego Planu Odbudowy. Także dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się i jestem otwarta na Państwa pytania. Dziękuję bardzo Pani Europoseł. Szanowni Państwo, w celu takiego uściślenia starostwo zwróciło się o prośbę dofinansowania i tutaj są dwa punkty. Rozbudowa istniejącego oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. I druga inwestycja to przebudowa oddziału anestezjologii intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem 3 klatek sodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów. Celem uściśnienia bardzo serdecznie dziękujemy Pani Europoseł, ale oczywiście jeszcze się nie żegnamy. Bardzo proszę, otwieram dyskusję nad tym punktem. Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj o coś zapytać? Ja, będąc przy głosie, Pani Europoseł, jeżeli mogę, bo tutaj czytając ostatnio Kurier Lokalny, mamy taki nagłówek na pierwszej stronie, czy państwo przejmie kępiński szpital. Czy to w jakiś sposób ta reorganizacja tych szpitali wpłynie na te inwestycje, czy to taka, że tak powiem, kaczka medialna? Nie, drodzy Państwo, to są dyskusje nad tym, kto powinien być organem prowadzącym szpitale, szerokie dyskusje na temat sieci szpitali, na temat tych rozwiązań, które też nurtują też i konkretnie i polityków, i samorządowców. Wiemy, że wiele samorządów powiatowych ciągle wnosi uwagi, że tak powiem, że szpitale są niedoinwestowane, a tak naprawdę często też powielają dokładnie te same usługi. To jest jakiś koncept rozmów na temat funkcjonowania szpitali. Ja zawsze podchodzę do tego jednoznacznie, że czy mieszkańca, czy mnie, czy któregoś z Państwa z mieszkańców interesuje, kto jest organem prowadzącym. My chcemy mieć wysoką jakość obsługi medycznej, chcemy mieć profesjonalny sprzęt i chcemy mieć bezpieczeństwo swojego życia i zdrowia każdego obywateli. I tak jakbyśmy dzisiaj mogli odpowiedzieć trochę inaczej na to, czy Państwo
jak był organem prowadzącym, jest organem prowadzącym samorząd powiatu kępińskiego, to moglibyśmy powiedzieć, no to pan premier Mateusz Morawiecki no nie ma obowiązku wspierania inwestycji bezpośrednio konkretnej z rezerwy budżetu, ale przecież to tak jednoznacznie tego nie przekładamy, ponieważ za opiekę zdrowotną i zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli i służby zdrowia odpowiada państwo. Więc są rzeczywiście jakieś analizy prowadzone. Jest to też spowodowane funkcjonowaniem, no drodzy państwo, no wiemy, że borykaliśmy się też zawsze i z jakością prowadzonej opieki medycznej, w różny sposób ocenianą. Mam nadzieję, że przynajmniej w tych jednostkach, z którymi my współpracujemy, to się zasadniczo zmieniło. Dzisiaj trudno jest mówić jednoznacznie, co można by było, a czego nie należy robić. Pamiętacie państwo, jeszcze 2 tygodnie temu opozycja krzyczała, że po co nam tymczasowe szpitale? Dzisiaj tak naprawdę brakuje łóżek w tymczasowych szpitalach, a w powiecie kępińskim, w szpitalu powiatu kępińskiego, czyli w naszym, bo ja nazywam to nasz szpital wspólny, bo czujemy odpowiedzialność, pani dyrektor w trybie pilnym uruchamiała 42 łóżka i 5 łóżek respiratorowych. Bo co mamy sobie powiedzieć, że nie będziemy przyjmować i ratować życia pacjentów covidowych, jak nie wiemy, kto dzisiaj tym pacjentem może być. Tym bardziej, że ten covid jest tak nieprzewidywalny, jest tak wielką loterią, że może dotknąć każdego z nas i w każdym momencie. Okazuje się, że w 4., 5. dniu czujemy się dobrze, a nawet bardzo dobrze, a 7. czy 8. dnia jest przełamanie i pacjent ląduje pod respiratorem. I musimy być na wszystko przygotowani. Ja chciałam tylko zadeklarować jedną chyba najważniejszą kwestię, że nie ma możliwości, aby kępiński szpital nie funkcjonował. Nie ma takiej możliwości. Za dużo tych inwestycji zostało poczynionych od 2016 roku, także wsparciem z budżetu państwa i za dużo przeszliśmy drogi rozwojowej dzięki też świetnej współpracy pani dyrektor, koordynacji także całego zarządu i współpracy z samorządami gminnymi, żeby taka sytuacja miała miejsce. Pewnie są szpitale, które obawiają się swojego funkcjonowania, albo chociażby jak nie funkcjonowania, to zakresu świadczonych usług medycznych, ale to też musi być wszystko skoordynowane i racjonalnie wdrożone, żeby ta siatka wsparcia i pomoc była bezwzględna, natychmiastowa i żeby działał system. To jak mogę dzisiaj na tyle powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, szanowni państwo, czy ktoś z państwa, pan Mieczysław Skotnik, bardzo proszę, panie radny. Dzień dobry, pani europoseł. Dzień dobry. Pani Angeliko, w pani wypowiedzi padło zdanie odnośnie 100% dofinansowania do projektów. Czy mogłaby pani ten temat troszeczkę rozwinąć i na jaką współpracę może liczyć pan wójt i rada gminy? Tak. Dziękuję. Tak. No jest to środki, które były w ramach walki z pandemią i one są również teraz ogłaszane, dedykowane państwom w ramach tak zwanego programu REACT-EU. 47,5 miliardów euro przeznaczyliśmy. Polska otrzyma około 2 miliardy euro w 2021, w 2022 to będzie liczone wskaźnikami. I tutaj jest to będą projekty, które będą ogłaszane przez nabór. Oczywiście są dedykowane i w ramach sektora zdrowia, i infrastruktury energetycznej, cyfryzację w ramach programu operacyjny Polski Cyfrowej, tam jest 300 milionów euro, wsparcie przedsiębiorstw, granty, fundusz pożyczkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, bodajże, jak sobie dobrze przypominam, tam jest 700 milionów, czyli to jest ten mechanizm. Jeżeli będą ogłoszone programy, to my jesteśmy zawsze tak z panem wójtem umówieni, zresztą i wszystkimi samorządowcami, że ja daję bezpośrednią informację, co się też dzieje w kwestiach inwestycyjnych, jakie są programy, z czego można skorzystać, z jakiego wsparcia. To jest szeroko rozumiany fundusz, który stanowi dodatkową alokację w ramach polityki spójności. Tutaj właśnie też te wszystkie inwestycje, które są ogłaszane przez i nabór wsparcia walki z COVID-19, on jest bardzo szeroki, więc tutaj
Każda oczywiście samorząd potrzebuje innego wsparcia i te środki będą dedykowane. Więc dzisiaj jednostronnie nie możemy powiedzieć, że na coś jest już nabór, ale są to środki dedykowane konkursowe. Halo? Tak. Przemek wyłączył. Drodzy Państwo, ja jeszcze wspomnę o takim jednym mechanizmie, oczywiście, który też będzie w trakcie na poziomie Unii Europejskiej. On jest zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny i tutaj niestety nie będzie to instrument bezzwrotny, bo będzie to możliwe w wykorzystaniu pożyczek, gwarancji, ale będzie go można z kolei łączyć z innym wsparciem, na przykład dotacjami w ramach europejskich funduszy strukturalnych inwestycyjnych. W każdym razie ten fundusz ma pozwolić, że z 26 miliardów euro wygenerujemy inwestycji na poziomie 400 miliardów. I tutaj również i od zrównoważonej infrastruktury, gdzie tam jest alokacja aż 9,9 miliardów, przez badania naukowe, przez cyfryzację szeroko rozumiętą, na przykład e-usługi, poprzez wsparcie przedsiębiorstw, czyli ochronę miejsc pracy, co jest niezwykle teraz istotne, przecież inwestycje społeczne i umiejętności, z czego gmina Łęka Opatowska przecież świetnie korzysta, do właśnie takich działań, które w ramach tego mają wspierać inwestycje już takiego typowego rozwoju gospodarczego. Jak ja przypominam sobie, jako Polska mieliśmy jeszcze jako minister inwestycji, wiceminister inwestycji i rozwoju, to w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych udało nam się pozyskać ponad 4,2 miliarda euro, czyli to było 19 miliardów złotych. To nam dało piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem zatwierdzonych dużych projektów oraz szóste miejsce w Unii Europejskiej pod względem kwoty wykorzystania wsparcia. Naprawdę w tym zakresie potrafimy bardzo racjonalnie wykorzystywać środki europejskie i one bezpośrednio się przekładają na nas. Drodzy Państwo, no cóż dużo mówić, wystarczy wokół siebie w każdym sołectwie spojrzeć, jak też Państwo racjonalnie pozyskujecie środki europejskie, jak je racjonalnie wykorzystujecie i jak to takie stricte gospodarcze myślenie przynosi takie długofalowe efekty, że może musimy zrobić dzisiaj to, ale to nam daje przestrzeń kolejnych decyzji na kolejny czas. I chyba Wielkopolska to jest takim dobrym przykładem efektywności gospodarczej, takiej racjonalności. Ja przynajmniej mam takie poczucie spełnienia i takiej satysfakcji poprzez także ocenę współpracy właśnie z Państwem jako samorządowcami. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bym proponował, bo oczywiście o tych inwestycjach i środkach można by mówić, tak jak tutaj Pani Poseł mówi, bez końca. Skupmy się, Szanowni Państwo, na sprawie szpitala i teraz jeżeli jakieś pytania, to odnośnie tego dofinansowania naszego czy wsparcia tutaj tych dwóch inwestycji, ja myślę, że będzie jeszcze kiedyś okazja, jak ta pandemia się skończy, bądź też ustąpi, że zaprosimy tutaj Panią Europoseł i sobie wtedy na jakiś taką poświęcimy komisję i na ten temat porozmawiamy. Także bardzo proszę, Szanowni. Tak. Panie Przewodniczący, to ja już chciałam zadeklarować, kiedy będzie Krajowy Plan Odbudowy, kiedy już będą sprecyzowane te bezpośrednie, oparte na tych filarach projekty, to ja bardzo chętnie spotkam się z Państwa radnymi, z Panem Przewodniczącym, z Panem Wójtem i żebyśmy mogli omówić nawet takie możliwości bezpośredniego skorzystania przez gminę z tego wsparcia, czy dotacji, czy pożyczek. Jeżeli taka będzie z Państwa strony wola, to ja już dzisiaj deklaruję, tak jak rozmawiamy o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych i tak jak rozmawiamy o Funduszu Dróg Samorządowych. Dobrze, tak też Pani Europoseł zrobimy, jak tylko będzie taka możliwość, to spotkamy się tutaj. I bardzo proszę, kwestii szpitala, czy jeszcze pytania, uwagi jakieś, Szanowni Państwo, ktoś chciałby zabrać głos, dopytać jeszcze o coś, to bardzo proszę.
Nie ma, rozumiem. To pani europoseł, ja w imieniu Rady powiem, że po tej komisji, którą mieliśmy przed sesją, Rada Gminy oczywiście przedyskutowała tą kwestię tego dofinansowania i jak najbardziej jesteśmy za tym, no bo to dobro tutaj mieszkańców, bezpieczeństwo i zdrowie jest dla nas ważne i deklarujemy w tym roku, że te 300 tysięcy złotych, no, że tak powiem, dołożymy w rozbiciu. Myślę, czy to będzie na raty, zobaczymy, jak ta sprawa potoczy się dalej. Na chwilę obecną tutaj wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy, że no, powiat kępiński może liczyć tutaj na gminę Łęka Opatowska o kwocie tutaj 300 tysięcy złotych. Taką deklarację możemy tutaj na chwilę obecną złożyć. Drodzy Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za ten gest solidarności w ramach wsparcia inwestycji, tylko chciałabym dopytać, czy to Państwo przyjmujecie taką zasadę, że to będzie ten milion rozłożony na 3 lata, czy to jest jednorazowa decyzja wsparcia 300 tysięcy? To tak tylko informacyjnie, strategicznie. Pani europoseł, witam jeszcze raz. Jak najbardziej dyskusja tutaj była bardzo burzliwa i dotyczyła kwestii rozbicia tego na, jak to pani nazwała, na raty. Ja to nazwę na 3 lata, o które pytałem w trakcie naszego pierwszego spotkania na Komisji Planowania i Budżetu. Plan inwestycyjny gminy Łęka Opatowska, wsparcia. Dokładnie, dokładnie. Drodzy Państwo, ja przepraszam, że tak dopytuję, ale to też jest ważne w kwestiach podejmowania kolejnych takich decyzji inwestycyjnych, a także kolejnych działań. Więc stąd mój głos, proszę tego nie odebrać w żaden sposób, że źle, tylko mówię, to jest kwestia takich naszych uzgodnień i możliwości tego, co przed nami, bo też chcielibyśmy i Państwo też chcielibyście zapewne, żeby ta inwestycja po prostu jak się rozpocznie, to ona się w miarę szybko skończyła, bo ja tak boję się tej pandemii i tych skutków po-covidowych, drodzy Państwo, zresztą z tymi skutkami się borykamy, nawet osoby te, które się przeszły bezobjawowo, że tych miejsc rehabilitacyjnych po prostu jest zbyt mało, a kiedy już nie chcę mówić, że są to możliwości ekonomiczne dla oddziału, ale myślę przede wszystkim o takiej bezpośredniej pomocy mieszkańcom, pacjentom. I to mnie przeraża, więc bardzo mi też zależy, żeby ograniczenia finansowe też nie uniemożliwiły nam zakończenia tej inwestycji, która też jest bardzo, bardzo, jak widzimy, potrzebna i po prostu bezwzględnie konieczna. Dobrze, szanowni państwo, czy jeszcze tutaj pan wójt jeszcze, tak? Nie. No to dobrze, to czyli szanowni państwo, ustaliliśmy, że w tym roku 300 tysięcy złotych, tak jak zresztą tutaj pan w piśmie, pan starosta prosił, że jeżeli będzie to okres 3 lat, no to w zasadzie jest to do udźwignięcia dla naszych tutaj budżetów i myślę, że też tak w naszym wypadku będzie, także te 300 tysięcy złotych w tym roku Rada Gminy na ten rozbudowę tego szpitala przeznacza. Co do tych już szczegółów, to tam ustalenia pana wójta z panem starostą. Czy jeszcze, szanowni państwo, jakieś pytania do pani europoseł, bo chciałbym już ten punkt powoli wyczerpać. Jeżeli nie ma, to pani europoseł bardzo serdecznie dziękujemy, życzymy owocnej pracy w Parlamencie Europejskim, no i zapraszamy oczywiście tutaj, jak tylko będzie możliwość, na teren gminy Łęka Opatowska. Liczymy, że uda nam się jeszcze wspólnie coś tutaj zrobić fajnego, dobrego. Jak te środki już będą podzielone, to może wtedy coś, że tak powiem, uda nam się tutaj no, dofinansować jakąś inwestycję. Wtedy będzie nam też lżej dofinansować starostwo powiatowe tutaj odnośnie szpitala. To wszystko z mojej strony, jeżeli... Bardzo proszę pani europoseł jeszcze. Ja tylko chciałam bardzo serdecznie państwu podziękować. Przede wszystkim za zrozumienie i za taką solidarność. Taką solidarność nas, mieszkańców powiatu kępińskiego, wszystkich gmin powiatu kępińskiego, bo to ma oprócz tego wymiaru ekonomicznego ogromny wydźwięk społeczny, drodzy państwo. Myślę, że efekty przyjdą po czasie, bo często borykamy się z takimi analizami, czy warto, czy trzeba, niech sobie radzą.
I ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję, bo to wsparcie tego miliona rozdzielonego, podzielonego na 3 lata, to jest właśnie też ten wyraz solidarności społecznej. Ja ze swojej strony zawsze deklaruję pomoc, wsparcie, współpracę w ramach inwestycji, rozwoju i tych wspólnych działań. Dzisiaj chciałam też zachęcić Państwa, że korzystajcie z tych nowych rozwiązań, które wspólnie też udało nam się pozyskać, aby zagwarantować bardzo wysoką jakość świadczonych usług w szpitalu. I dzięki też operatywności pani dyrektor, te świadczenia medyczne są, a wiadomo, że za świadczeniami medycznymi też idzie określony kontrakt i realizacja, ale mamy naprawdę świetny cyfrowy rentgen, mamy mamograf, już nie trzeba korzystać z mamobusów, ponieważ naprawdę to mamy XXI wiek, mamy tomograf komputerowy w Kępińskim Szpitalu, to wszystko jest właśnie, żeby mieszkańcy czuli się bezpieczni i korzystajcie z Państwa z tego, bo ten kontrakt, jeżeli mamy ten kontrakt, a udało nam się przy zakupie tego mamografu cyfrowego także pozyskać, szpitalowi się udało pozyskać kontrakt, duży kontrakt, z którego wiem, że korzystają dzisiaj też mieszkańcy okolicznych miejscowości i powiatów, ale żeby ta informacja dotarła od Państwa do wszystkich mieszkańców, że ten kontrakt jest, że można bezpłatnie korzystać, bo to jest niezwykle ważne. I jeszcze raz życzę Państwu przede wszystkim zdrowia dla Państwa, dla Waszych rodzin. Jeśli byśmy się nie spotkali, bo święta wielkanocne przed nami, to zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Tego Państwu życzę. Dzisiaj zdrowie ma wymiar ponadczasowy i bezcenny. I bez tego zdrowia nic nam się już nie uda. Dziękujemy bardzo i również wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, myślę, że punkt o szpitali wyczerpaliśmy. Zarządzam 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Skarbnik, widzę, już wróciła. Wznawiam obrady sesji po przerwie. Szanowni Państwo, znajdujemy się. Jak? W punkcie wyjścia. Dalej. Znajdujemy się w punkcie 4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, okres międzysesyjny, czyli od 21 stycznia do dnia dzisiejszego. 3 lutego brałem udział w Komisji Gospodarczej, 20 lutego wraz z przewodniczącym Komisji Planowania i Budżetu brałem udział tutaj w uroczystości na sali urodzin, 101 urodzin naszego mieszkańca gminy, któremu oczywiście życzymy kolejnych 100 lat życia. 1 marca obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i na tych uroczystościach Radę reprezentowała pani Szczepańska, pan Pacyna i pan Skotnik, za co serdecznie im dziękuję. 2 marca brałem udział w spotkaniu poświęconym zwiększeniu bezpieczeństwa w Siemianicach. Tutaj chodziło o przebudowę skrzyżowania ulicy Szembeków, Kościelnej, przejścia dla pieszych. 5 marca brałem udział w Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Gospodarczej. 9 marca brałem udział w otwarciu
rozbudowanego budynku OSP Trzebień. Otwarcia dokonał tutaj wicemarszałek województwa wielkopolskiego pan Krzysztof Grabowski oraz tutaj pan wójt. I 11 marca pan wiceprzewodniczący pan Sławek Kasprzak reprezentował Radę Gminy na obchodach Dnia Sołtysa. I 24, czyli w dniu dzisiejszym, brałem udział w Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Gospodarczej. Do Biura Rady w minionym okresie wpłynęły następujące pisma. Ja oczywiście, Szanowni Państwo, nie będę ich wszystkich czytał, tylko przedstawię. Większość pism Państwo już się zapoznali. Gdyby chciał ktoś jeszcze sobie doczytać, to oczywiście u Pani Renaty w Biurze Rady te wszystkie pisma są do wglądu. Zwracamy się z prośbą o oświetlenie ulicy Wieczornej, to jest oświetlenie ulicy Lipowej w Opatowie, to jest jedno pismo. Petycja, i tutaj był szereg, Szanowni Państwo, petycji w sprawie szczepionek COVID. To też, Szanowni Państwo, do wglądu. Później mamy pismo uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i stwierdza, że uchwała numer 32/192/2001 w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta z naruszeniem przepisów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały, ale uznaje się, że naruszenie ma charakter nieistotny. I również uchwała Regionalnej Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wskazuje, że uchwała w sprawie uchwały budżetowej została podjęta z naruszeniem przepisów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. Wyznaczenie Rady Gminy terminu do 23 marca do usunięcia nieprawidłowości w sposób wskazany w uzasadnieniu do uchwały pod rygorem skutków określonych w ustępie artykule 12 ustęp 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i zawiadamiam, że sprawa rozpatrzona zostanie 20, ale tutaj wiem, że pani skarbnik pisała załatwione o przesunięcie, czy już jest sprawa załatwiona. Pismo kolejne. Prośba o dofinansowanie. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianicach prosi o udzielenie dotacji na zakup niezbędnego sprzętu dla niniejszej jednostki, ale to też już na którejś z komisji, Szanowni Państwo, omówiliśmy. Tutaj mamy apel Rady Gminy w Perzowie o podjęcie prac zmierzających do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie częstotliwości odpadów, odbioru odpadów biodegradowalnych skierowanych do posłów i senatorów z naszego okręgu. Rada Gminy w Perzowie zachęca do przyłączenia się do niniejszego apelu i wystosowania jego treści do posłów i senatorów z naszego okręgu wyborczego. To jeszcze, Szanowni Państwo, przed nami. Omówimy to na najbliższej komisji. Tutaj znowu mamy, Szanowni Państwo, petycję do tutejszej gminy o poparcie rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. I pismo. Dyrektor zespołu szkół w Opatowie wnioskuje o zwiększenie budżetu w celu wymiany oświetlenia w Szkole Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, ponieważ po badaniach pomiarów oświetlenia w salach lekcyjnych większość nie spełnia norm oświetleniowych. Dlatego protokół kontroli został warunkowo zatwierdzony na rok. Szkoła podstawowa miała być następna w kolejności po zespole szkół w Łęce Opatowskiej do współfinansowania nowego oświetlenia. Proszę o pozytywne załatwienie sprawy. I tutaj mamy, Szanowni Państwo, oświadczenie Rady Powiatu w Pile z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie poparcia alokacji środków dla Wielkopolski w programie regionalnym na lata 2021-2027. To też, Szanowni Państwo, na najbliższej komisji omówimy. I tu później mamy
Petycja, wniosek no, zatytułowany Petycja w imieniu mieszkańców ulicy Pogodnej. Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań związanych z budową brakującej części ulicy wraz z oświetleniem. Prośbę swą motywujemy fatalnym stanem tego odcinka drogi. To myślę, że no, tym się zajmiemy, chociaż tam ulica Pogodna to jest już robiony projekt, tak panie wójcie, na przyszły rok, tak. I tutaj mamy, szanowni państwo, znowu petycję w sprawie. Celem petycji jest troska o dobro wspólnoty, o zdrowie i edukację społeczeństwa, wspólnoty, społeczności lokalnej. Petycja porusza bardzo ważne zagadnienie, jakim jest stosowanie preparatów, które są obecnie w fazie badań. I tu chodzi znowu o COVID-a i to też, szanowni państwo, tym jeszcze się zajmiemy na najbliższej komisji. I to chyba wszystkie pisma, chyba nic nie pominąłem, które wpłynęły do biura rady. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał rady, i głos oddaję panu wójtowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Na podstawie paragrafu 32 ustęp 1 w związku z paragrafem 31 statutu gminy Łęka Opatowska składam sprawozdanie wójta gminy za okres od 21 stycznia 2021 roku do dnia dzisiejszego, czyli 24 marca 2021 roku. Uprzejmie informuję, że przyjęte przez państwa uchwały na sesji w dniu 21 stycznia 2021 roku, to jest uchwała nr 32 przez 191 przez 2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Łęka Opatowska na 2021 rok. Uchwała nr 32 przez 193 przez 2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 25 przez 156 przez 2020 Rady Gminy Łęka Opatowska w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała nr 32 przez 194 przez 2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. I uchwała nr 32 przez 195 przez 2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia na 2021 rok planu dofinansowania Fondu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, ustalenia kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane, zostały przesłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Natomiast uchwała nr 32 przez 192 przez 2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęka Opatowska na lata 2021-2039 została przesłana w programie Bestia do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodatkowo uchwała z punktu pierwszego, czyli uchwała dotycząca budżetu, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących spotkaniach, wydarzeniach, o których państwa radnych oraz wszystkich tu obecnych pragnę poinformować, ale w związku z tym, że dzisiejsza sesja ma tak olbrzymi wymiar, to powiem tak, że również te spotkania, jak i reprezentowanie gminy na zewnątrz odbywały się w bardzo, bym powiedział, okrojony sposób, ale też z zachowaniem wszelkich obostrzeń, ale się odbywały. A w związku z tym, że od ostatniej sesji minęły już ponad 2 miesiące, to tych kartek trochę jest. Będą one oczywiście do wglądu. Natomiast pozwólcie państwo, że chciałbym się odnieść w swoim sprawozdaniu do kwestii inwestycyjnych. I tak, trwa realizacja kolejnych inwestycji na terenie gminy. W dniu 9 lutego została podpisana umowa na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Opatowie. Wykonawcą jest firma Budomax Mirosława Zwierz z Ostrowa Wielkopolskiego, która
zrealizuje pracę za kwotę 2 440 000 zł i 24 grosze. Inwestycja ta jest dofinansowana z Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. 10 lutego została podpisana umowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu. Zadanie wykona firma Hydro Marco z Jarocina za kwotę 2 366 520 zł. Ta inwestycja jest finansowana z pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować i pani skarbnik, i pani sekretarz, bo to właśnie te panie podpisywały wspomniane wcześniej umowy. W dniu wczorajszym, 23 marca, rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, granice klasa Siemianice Opatów, ulica Bolesławiecka i ulica Wiatrakowa, gmina Łęka Opatowska, etap pierwszy Szalonka. Wybrana została oferta złożona przez konsorcjum firm Ekoinżynieria i Incadro z Ostrowa Wielkopolskiego. Cena oferty to 3 400 648 zł i 80 groszy brutto. Budowa kanalizacji w Szalonce będzie współfinansowana ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o których państwo dzisiaj już tyle słyszeli dobrego. Na to jest poświęcona ta dotacja z tych środków w kwocie 3 135 ponad tysięcy złotych. 9 marca odbyło się oficjalne otwarcie rozbudowanej sali w Trzebieniu z udziałem wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, o czym wspominał również pan przewodniczący. Koszt całej inwestycji wyniósł 977 655 zł i 11 groszy, przy czym warto dodać, że gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 0,5 miliona złotych ze środków Unii Europejskiej na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie do wymiany kotłów. W dniu 18 marca rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na dzień dzisiejszy wpłynęło 13 wniosków na dofinansowanie wymiany kotła oraz jeden wniosek na przydomową oczyszczalnię ścieków. Ponad 108 tysięcy złotych trafiło do organizacji pozarządowych z gminy Łęka Opatowska. W poniedziałek 1 marca tutaj w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy odbyło się podpisanie umów na realizację zadań publicznych. Dofinansowanie otrzymało 5 organizacji na realizację następujących zadań. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe w Opatowie. Zadanie pod nazwą Wyśpiewać Miłość. Kwota 5 190 zł. I Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia. Zadanie pod nazwą Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na dożynkach gminnych. 3 640 zł. Ludowy Zespół Sportowy Płomień Opatów. Zadanie pod nazwą Płomień Sport i Pasja 32 tysiące, Ludowy Klub Sportowy Wielkopolanin Siemianice, zadanie pod nazwą Szkolenie w zakresie piłki nożnej 22 tysiące i Ludowy Klub Sportowy Zawisza Łęka Opatowska, zadanie pod nazwą Aktywny Rok 2021 46 tysięcy złotych. 19 lutego, to co już też wspomniał pan przewodniczący, ja tylko dodam, że rzeczywiście gościliśmy tu najstarszego mieszkańca naszej gminy, który obchodził 101 urodziny. Na zorganizowanym z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego spotkaniu obecni byli członkowie rodziny jubilata i zaproszeni goście. Wicestarosta Alicja Śniegocka, sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak, skarbnik gminy Alina Brząkała, przewodniczący rady gminy pan Michał Jerczyński, pan radny Piotr Jeziorny, z którego to sołectwa pochodzi właśnie pan jubilat, ksiądz kanonik Jacek Andrzejczak, proboszcz parafii Słupia pod Kępnem oraz przedstawiciele sołectwa w osobach pana Piotra Stodolskiego, sołtysa sołectwa z Myślona Słupska i pan Marcin Żwiakowski, członek Rady Sołeckiej. Ja tylko dodam zawsze od siebie, że pan Józef Wróbel, o którym rozmawiamy,
to ja też mówię, że nie tylko jest najstarszym mieszkańcem, ale i najstarszym piekarzem żyjącym w tym kraju. 1 marca na terenie gminy Łęka-Opatowska uczczono pamięć żołnierzy wyklętych. W kościele parafialnym w Opatowie odbyła się uroczysta msza święta, którą w intencji poległych i zmarłych żołnierzy podziemia niepodległościowego odprawił ksiądz Józef Wachowiak. Po nabożeństwie przedstawiciele władz oraz delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy wyklętych znajdującą się przy skwerze przy Zespole Szkół w Opatowie oraz przy rządcówce w Łęce Opatowskiej. Pani Alina Brząkała, drodzy Państwo, skarbnik gminy Łęka Opatowska decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego została wyróżniona właśnie 9 marca odznaką honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał i wręczył pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. O jej przyznanie wnioskował Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Na decyzji kapituły zaważyło między innymi to, że pani Alina Brząkała pełni funkcję skarbnika gminy nieprzerwalnie od 1990 roku. Gratuluję jeszcze raz serdecznie pani skarbnik zaszczytnego wyróżnienia. Brawo. 9 marca w gminie, to co już Państwo słyszeli, gościł pan wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Wizyta związana była z zakończoną realizacją projektów zrealizowanych w gminie z udziałem środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W pierwszej kolejności marszałek spotkał się z włodarzami, którzy zainteresowani są budową dalszej części drogi Biadaszki Kuźnica Skakowska w powiecie wieruszowskim. Kolejnym ważnym punktem była wizyta i otwarcie rozbudowanej sali w Trzebieniu. To już przeczytałem, natomiast w sąsiedztwie przebudowanej sali powstał także nowoczesny plac zabaw. Najmłodsi mieszkańcy mogą cieszyć się nowym i bezpiecznym miejscem zabaw. Gmina na ten cel pozyskała również środki finansowe w wysokości 30 tysięcy złotych z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach 10. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. 11 marca tutaj w sali gościliśmy. Odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Gościliśmy prawie wszystkich sołtysów z terenu gminy. W tym spotkaniu brała udział pani skarbnik Alina Brząkała, pani sekretarz Małgorzata Gąszczak, pan wiceprzewodniczący Sławomir Kasprzak oraz kierownik referatu pan Tomasz Jerczyński. Wszystkim sołtysom dziękowaliśmy i gratulowaliśmy, że tak powiem, tych miejsc, na których są i na którym służą wszystkim mieszkańcom w poszczególnych sołectwach, jak i w odniesieniu do gminy, całej gminie. I jeszcze ostatnia z informacji. Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie uzyskała dotację Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Partnerstwo dla Książki w wysokości 9800 zł na zadanie pod nazwą Dzieje się w bibliotece, zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży z elementami biblioterapii. Koszt całego zadania wynosi 14 600 zł. Dziękuję bardzo za wysłuchanie sprawozdania. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy jakieś pytania, szanowni państwo, do sprawozdania, które przed chwileczką pan wójt przedstawił? To bardzo proszę, jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawie podpunkt 1. Zmiany uchwały budżetowej gminy Łęka-Opatowska na 2021 rok. I głos oddaję pani skarbnik. Bardzo proszę. Proszę państwa, zmiany do budżetu gminy na 2021 rok zostały omówione już na poprzedniej komisji, ale również dopowiedziane na komisji, która się odbyła przed sesją. Natomiast zmiany po stronie dochodów dotyczą dział 400, rozdział 402, utworzenie planu w kwocie 47 tysięcy z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczenia za listopad-grudzień 2020 roku. Dział 750, rozdział 750.11, decyzja wojewody wielkopolskiego o ostatecznych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne i zwiększenie planu o 1771 zł na zadanie zlecone. I rozdział 750.56, pismo Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu przyznające dotacje w kwocie 7262 zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
dział 758, rozdział 758.01, decyzja ministra finansów ustalająca ostateczne kwoty subwencji dla gmin, zmniejszenie planu z tytułu części oświatowej o kwotę 27 409 zł. Dział 801, rozdział 801.01, utworzenie planu w kwocie 7208 zł 94 grosze z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela. Dział 851, rozdział 851.95, utworzenie planu w kwocie 7,5 tysiąca ze środków przeciwdziałania COVID-19 na zadanie dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-2, w tym osób niepełnosprawnych. Przyjęty plan dotyczy miesięcy styczeń do marca 2021 roku. Dział 852, rozdział 852.19, decyzja wojewody zwiększająca plan dotacji o kwotę 540 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki. I druga decyzja wojewody, dotacja w kwocie 15 778 zł i 70 groszy na program rządowy posiłek w szkole i w domu. Dział 853, rozdział 853.11, to jest decyzja, to co przewodniczący czytał, uchwała Kolegium RIO w Poznaniu, zastrzeżenia do uchwały budżetowej. Chodzi o dotację, którą otrzymamy na zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych 80 800. Zgodnie z decyzją RIO ta dotacja nie ma być ujęta w budżecie gminy. Będzie to są środki CPR-u, tak, w Kępnie. Natomiast po stronie wydatków zostaje tylko kwota, nasz wkład do zakupu tego samochodu. Dział 855, rozdział 855.02. Tutaj zwiększenie planu o kwotę 5 tysięcy na dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców. I w rozdziale 855.03 decyzja wojewody zwiększająca dotację o 132,69 zł na zadanie Karta Dużej Rodziny. I dział 900, rozdział 900.01, utworzenie planu w kwocie 27 tysięcy z tytułu zwrotu podatku VAT za listopad, grudzień 2020 roku z działalności bieżącej. Ogółem dochody budżetu gminy zostaną zwiększone o kwotę 10 984 zł i 33 grosze. Natomiast po stronie wydatków zmiany. Dział 600, rozdział 616, zwiększenie planu o 30 tysięcy na zadanie inwestycyjne pod nazwą wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 11 Piaski Łęka Opatowska i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 2745 zł i 37 groszy z usług. Jest to wydatek Funduszu Sołeckiego Wsi Trzebień, zmiana uchwały sołeckiej o realizacji przedsięwzięć na 2021 rok. Dział 750, rozdział 750.11, zwiększenie planu z dotacji o 1771 zł i w rozdziale 750.56 utworzenie planu w kwocie 7262 zł na działanie związane ze spisem, Narodowym Spisem Powszechnym i Ludności Mieszkań w 2021 roku. Dział 750.85, zwiększenie planu na usługi w kwocie 13 tysięcy na zadanie dotyczące młodzieży i dzieci Umiem Pływać. Środki te zostały przeniesione z działu 801. Dział 754, rozdział 754.12, zmiana w planach przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Pierwsze Łęka Opatowska, tutaj zmiana przedsięwzięć w kwocie 20 tysięcy i drugie sołectwo Trzebień, zmiana uchwały i zmiana realizowanych przedsięwzięć, zwiększenie planu na usługi remontowe o kwotę 12 745 zł i 37 groszy. Ponadto ze środków własnych zwiększenie planu na usługi remontowe o kwotę 32 tysiące jako zabezpieczenie wkładu do projektu w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadanie pod nazwą Remont zaplecza sanitarnego w budynku Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej, gdzie gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie projektu.
Dział 801, rozdział 801.01, przeniesienie planów między paragrafami, zwiększenie o 13 908,94, natomiast zmniejszenie o 34 109 zł, w tym jest zmniejszenie ze zmniejszonej subwencji oświatowej. Rozdział 801.04, przeniesienie planów między paragrafami, zwiększenie o 500 zł, zmniejszenie o 13 500 zł. Rozdział 801.46, przeniesienie planów między paragrafami w kwocie 1450 zł. Dział 851, rozdział 851.54, zwiększenie planu o kwotę 40 985,88 zł. To jest zwiększenie z niewykorzystanych środków z opłaty za zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych za 2020 rok. Rozdział 851.95, zwiększenie planu o 7,5 tysiąca, to co po stronie dochodów było, środki, które przyszły na transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko COVID-19. Dział 852, rozdział 852.19, zwiększenie planu o 540 zł z dotacji. Rozdział 852.30, również zwiększenie planu z dotacji na posiłek w szkole i domu o 15 778,70 zł. Dział 853, 853.11, to co po stronie dochodów, likwidacja z wydatków kwoty 80 800 zł z dotacji na zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych. Pozostają tam tylko środki własne gminy. Dział 855, rozdział 855.02, zwiększenie planu wydatków o 5 tysięcy na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców. Rozdział 855.03, zwiększenie planu o 132,69 zł z dotacji na kartę dużej rodziny. Dział 900, rozdział 915, zmiana w planie w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Trzebień, zmiana przedsięwzięć, likwidacja planu w kwocie 10 tysięcy. I dział 926, rozdział 926.05, zwiększenie planu na zakupy inwestycyjne o 12 tysięcy na zadanie pod nazwą zakup kosiarki specjalistycznej do koszenia boiska sportowego w Łęce Opatowskiej. Tam dofinansowanie już są środki zaplanowane w 18 tysięcy z Funduszu Sołeckiego. Ogółem wydatki budżetu zostaną zwiększone o 51 970 zł i 21 groszy, w tym 10 984 zł i 33 grosze ze zwiększenia dochodów oraz 40 985 zł i 88 groszy z niewykorzystanych środków z 2020 roku. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik, bardzo proszę. Bardzo proszę, otwieram dyskusję nad tymi zmianami budżetowymi. Czy ktoś z państwa chciałby o coś zapytać, dopytać bądź też wnioskować, to bardzo proszę, zmiany budżetowe. Ja szanowna pani skarbnik i panie wójcie, ja tylko powielę to, co powiedziałem na komisji odnośnie tej ścieżki tam rowerowej czy pieszo-rowerowej Łęka Piaski. Oczywiście jak najbardziej jestem za tą ścieżką, ale też no fajnie by było, gdyby się tam gdzieś udało do tego planu dopisać też ten odcinek od Łęki Opatowskiej do Trzebienia, żebyśmy o tym odcinku też nie zapomnieli, bo sporo mieszkańców tam, szczególnie gdzieś tam w tym okresie, jak zakłady pracy kończą pracę, no to jest taki wzmożony ruch pieszo-rowerowy na tej drodze, także prosiłbym, jeżeli będzie to możliwe, może czy na etapie już teraz tego projektu dopytać, a może moglibyśmy to gdzieś tam powiększyć. To tylko taka moja mała prośba. Bardzo proszę, czy jakieś pytania, uwagi? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały numer 33/196/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2021 rok. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę.
nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łęka Patowska na rok 2021. Przechodzimy do kolejnego podpunktu w punkcie 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku. I głos oddaję panu wójtowi. Bardzo proszę, panie wójcie. Proszę państwa, tutaj wyszła taka inicjatywa od osób, które obsługują właśnie tych wszystkich, którzy mają tą sprzedaż gastronomiczną, bo mówimy o zwolnieniu właśnie osób mających tą sprzedaż gastronomiczną. Tutaj jest mowa o 6 podmiotach. Właściciele zapłacili już pierwszą ratę, natomiast ta druga i trzecia rata, bo mają to rozłożone w ciągu roku na 3 raty, proponujemy, aby byli zwolnieni. Kwota, która w tym momencie, o którą będzie pomniejszony budżet, to 8 tysięcy, dokładnie 789 zł i 68 groszy. To tyle z mojej strony. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Tak, tą kwestię omówiliśmy także na komisji. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać w tym temacie głos? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Uchwała. Przystępujemy do głosowania uchwały numer 197 przez 2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscach sprzedaży należnej w 2021 roku. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku. Przechodzimy do kolejnego podpunktu w punkcie 6, mianowicie punktu 3, podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęka Potowska. I głos oddaję panu kierownikowi, panu Tomaszowi. Bardzo proszę, panie Tomaszu, o omówienie uchwały. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni państwo, panie przewodniczący, szanowni państwo, szeroko omawialiśmy uchwałę dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy na komisji w dniu 3 lutego bieżącego roku. Wtedy też poprosiłem państwa o to, żebyście się zastanowili jeszcze, czy coś wprowadzamy, czy nie. Do dnia 20 lutego nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Tak jak już żeśmy omawiali, w dniu 3 lutego regulamin musiał być wprowadzone zmiany w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Uaktualniona zgodnie z ustawą częstotliwość wywozu tych odpadów dotyczących odpadów biodegradowalnych z nieruchomości zamieszkałych i zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, jak i wielorodzinnymi. To są takie podstawowe zmiany. Jeśli są jeszcze jakieś pytania co do regulaminu, to proszę. Wszystko zostało uwzględnione. Regulamin został zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kępnie. Wszystkie, opinia jest pozytywna, że tak powiem. Dziękujemy bardzo panu kierownikowi. Bardzo proszę, otwieram dyskusję na temat tego regulaminu, który, jak wspomniał tutaj pan kierownik, został szeroko omówiony na komisji w miesiącu lutym. Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, szanowni państwo, żadnych uwag do tego regulaminu, to zamykamy dyskusję. Uchwała numer 33 przez 198 przez 2021 Rady Gminy Łęka Opatowska w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęka Opatowska. Kto z państwa jest za przyjęciem tejże uchwały, zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. To bardzo proszę.
Nie ma internetu. Internetu nie ma. Szanowni Państwo, mały problem techniczny. Szanowni Państwo, uporaliśmy się z głosowaniem. Mała przerwa techniczna. Wyniki głosowania w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęka Opatowska. 14 głosami za wprowadziliśmy, czy uchwaliliśmy tą uchwałę. I przechodzimy do kolejnego podpunktu w punkcie 6. Jest to punkt, który wprowadziliśmy na dzisiejszą sesję. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów. I bardzo proszę ponownie pana kierownika o omówienie tejże uchwały. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, w związku z tym, że przed chwilą żeśmy podejmowali uchwałę o zmianie regulaminu, o uchwaleniu regulaminu, to za sobą to się wiąże również ze zmianą uchwały o szczegółowym sposobie i zagospodarowaniu zakresie świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ponieważ w tej uchwale mówimy o poszczególnych odpadach, w jaki sposób segregować, jak również o częstotliwości. Jeśli ustawodawca zalecił w regulaminie zmiany, również musiały nastąpić zmiany w uchwale o szczegółowych zasadach. Wobec powyższego proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Otwieram dyskusję, czy jakieś pytania, uwagi, szanowni radni, do tejże uchwały, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 33/199/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów. Wobec tego możemy przejść do kolejnego podpunktu w punkcie 6. Podjęcie uchwały w sprawie podpunkt 5. Zamiany nieruchomości w obrębie geodezyjnym Siemianice bez obowiązku dokonania dopłaty. Bardzo proszę, panie kierowniku. Dziękuję, panie przewodniczący. Również niniejsza uchwała była omawiana 3 lutego na komisji gospodarczej. Sprawa dotyczy miejscowości Granice, w której droga przebiegała, gruntowa, przebiegała przez nieruchomość prywatną. W celu doprowadzenia do stanu rzeczywistego wydzieliliśmy z części istniejącej, przekazane zostanie to właścicielowi tej nieruchomości. Ta droga gruntowa, która istnieje w terenie, zostanie
przekazana nam od tego właściciela. W związku z minimalną różnicą powierzchni wynoszącą 5 m2 obie strony rezygnują z obowiązku dokonywania wpłat w przypadku nierównej wartości nieruchomości. Opinie o wartości nieruchomości będących przedmiotem zmiany sporządzi rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego. Wobec tego proszę o możliwość dokonania tych zmian. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję na temat tej uchwały w sprawie zamiany tych gruntów. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos, zapytać o coś, dopytać w tym punkcie, w tej uchwale? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 33/200/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie geodezyjnym Siemianice bez obowiązku dokonywania dopłat. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem tejże uchwały, zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie geodezyjnym Siemianice bez obowiązku dokonywania dopłat. Przechodzimy do kolejnego podpunktu w punkcie 6. Punktu 6. Zamiany nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zmyślona Słupska bez obowiązku dokonywania dopłat. I również tutaj poproszę pana kierownika o króciutkie przybliżenie tematu. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, nieruchomość dotyczy również drogi gruntowej. Osoba fizyczna zainteresowana złożyła wniosek o zmianę na rzecz, przeniesienie nieruchomości na rzecz gminy. Ustalenie nowego przebiegu nastąpiło na skutek analizy technicznej i ekonomicznej oraz na wniosek właściciela sąsiednich nieruchomości. Zostało skonsultowane z radnymi sołeckimi wsi Piaski i Zmyślona Słupska. Część nieruchomości gruntowej zlokalizowana w obrębie nowego pasa drogowego oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie wymagały korekty granic lub zmiany klasyfikacji użytku gruntu. Konsekwencją między innymi wniosków mieszkańców była decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalająca warunki dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 86-30-46P, przewidzianej na działkach, które przejmiemy. Wobec powyższego, w razie pytań, proszę o podjęcie niniejszej uchwały w celu dokończenia zadania. Dziękuję bardzo. Panie kierowniku, bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, uwagi do tejże uchwały, to proszę bardzo. Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję. Uchwała numer 33/201/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zmyślona Słupska bez obowiązku dokonywania dopłat. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeszcze pan radny Skotnik. Jest. Dobrze, szanowni państwo. 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zmyślona Słupska bez obowiązku dokonywania dopłat. Przechodzimy do kolejnego podpunktu w punkcie 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęka Opatowska i również poproszę pana kierownika o omówienie uchwały. Dziękuję, panie przewodniczący. Zgodnie z przepisami, o których mowa, o zmianie ustawy o finansowaniu wsparciu tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych zasobów gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Weszły te zmiany z dniem 21 kwietnia 2019 roku. Nasza poprzednia uchwała była przyjęta przez Radę Gminy w 2012 roku. W brzmieniu dotychczasowym zachowuje ona ważność nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji wyżej wymienionych ustaw. To jest do 24 kwietnia 2021. Z nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych
i oraz kodeksu cywilnego gmina jest obligowana do dostosowania przepisów aktów prawa miejscowego do przepisów rangi ustawowej. Uchwały Rady Gminy będące aktami prawa miejscowego muszą bowiem respektować unormowania zawarte w aktach praw wyższego rzędu. Normy wyrażone w ustawie wymagają zatem uszczegółowienia w uchwale, jednak tylko w tej części, w której nie zostały uregulowane w ustawie, jako akcie wyższego rzędu. Zatem zasadniczą zmianą, która uwzględniona została w projekcie uchwały, dotyczy rezygnacji ze stosowania w przepisach ustawy pojęcia lokal socjalny na rzecz określenia w to miejsce nowej kategorii najmu socjalnego lokalu. W miejscu chylonego pojęcia lokalu socjalnego wprowadza się najem socjalny lokalu. Przez umowę najmu socjalnego lokalu rozumie się umowę najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, których powierzchnia pokoi przypadających na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m², a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m², przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobów gminy i o zmianie kodeksu cywilnego przepisu obligującego gminę do uregulowania w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy warunków, jakie musi spełniać lokal wskazany dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, jak również zasad przeznaczenia lokalu na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego. Nowa proponowana uchwała obejmuje ściśle i uszczegółowia obowiązujące zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęka Opatowska w świetle obowiązujących przepisów prawnych i ma na celu zwiększenie przejrzystości we wrażliwym społecznie obszarze gospodarki mieszkaniowej gminie. Proponowana uchwała określa w szczególności zasady ogólne wynajmowania lokali mieszkalnych, kryteria wyboru osób, z którymi zawierane będą umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony. Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu. Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu mieszkaniowego lub najmu socjalnego lokalu. Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazany dla osób niepełnosprawnych. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkaniowych i najem socjalny lokalu oraz sposób podawania tych spraw kontroli społecznej. Warunki dokonywania zmian lokali mieszkalnych, w tym ze względu na warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniając stosowanie obniżek czynszu. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którym najem nie wystąpiły po śmierci najemcy. To by były podstawowe zmiany. Prosiłbym o podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Faktycznie tą uchwałę również w lutym szczegółowo omówiliśmy. Wobec tego, szanowni państwo, czy jakieś pytania jeszcze do tejże uchwały, którą tutaj uzasadnienie przedstawił pan kierownik? Jeżeli nie ma, to szanowni państwo, pozwolicie, uchwała numer 33/202/2021 w sprawie Rady Gminy Łęka Opatowska w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobu gminy Łęka Opatowska. Kto z państwa Wysokiej Rady jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęka Opatowska. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. W punkcie 6 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęka Opatowska. I ponownie poproszę pana kierownika, pana Tomasza, o omówienie tejże uchwały. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Niniejsza uchwała również była omawiana 3 lutego na Komisji Gospodarczej. Jak co roku program opieki nad zwierzętami musi być uaktualniany. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i jej artykułem 11a. Niniejszy program
dotyczy i obejmuje w swojej realizacji zapewnienie bezdomnym zwierząt miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w razie konieczności, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Projekt został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii w Kępnie oraz przez organizacje społeczne działające na terenie gminy Łęka Potocka i zajmujące w swoim statucie jako cel ochronę zwierząt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Tomaszowi. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy jakieś pytania, uwagi do tej uchwały? Panie Tomaszu, ile my teraz tych piesków bezdomnych mamy? W chwili obecnej w schronisku przebywają 2 sztuki. W zeszłym miesiącu jeszcze były 3, ale ten jeden został adoptowany, zostały tylko 2. Rozumiem, bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Szanowni państwo, czy jeszcze pytania, uwagi do tejże uchwały? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Uchwała numer 33/2003/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęka Opatowska. Kto z Wysokiej Rady, szanowni państwo, jest za przyjęciem tejże uchwały, zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęka Opatowska. Przechodzimy do kolejnego podpunktu w punkcie 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonych do dnia 8 marca 2021 roku dotyczących szczepień przeciwko COVID-19. I tutaj głos oddaję panu przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę. Ja chciałbym odczytać uchwałę. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonych do dnia 8 marca 2021 roku dotyczących szczepień przeciwko COVID-19. Na podstawie paragrafu 97 Statutu Gminy Łęka Opatowska uchwala się, co następuje. Po zapoznaniu się z treścią otrzymanych petycji oraz z opinią radcy prawnego proponuje się nieuwzględnienie petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku wniesionej przez pana Piotra Sterkowskiego, z dnia 14 grudnia 2020 roku wniesionej przez pana Arkadiusza Rokaczego oraz listu otwartego do prezydenta RP, członków rządu RP, posłów, senatorów, wójtów i radnych gmin w Polsce. Alarm stop zabójczemu GMO stop niebezpiecznej szczepionce z dnia 5 stycznia 2021 roku uzupełnionej dnia 16 stycznia 2021 roku. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji upoważnia przewodniczącego do przekazania niniejszej uchwały Radzie Gminy Łęka Opatowska. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu 3 obecnych 3 głosy za nieuwzględnieniem petycji. W dniu 24 marca 2021 roku, czyli dzisiaj, do Urzędu Gminy wpłynęła petycja złożona przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, której treścią jest zagadnienie związane ze stosowaniem szczepionki przeciw COVID-19. Wnioskodawca wnosi niniejszą petycję jako uzupełnienie wcześniejszej, wniesionej w dniu 5 stycznia 2021 roku. Komisja zapoznała się z treścią wyżej wymienionego uzupełnienia do petycji. Po analizie uznano, że temat wniesionego w dniu 24 marca 2021 roku uzupełnienia jest tożsamy z tematem petycji wniesionej przez to stowarzyszenie w dniu 5 stycznia 2021 roku, a następnie uzupełnionej w dniu 16 stycznia 2021 roku. W związku z powyższym, w myśl uprzedniej
uprzednio podjętej decyzji niniejsze uzupełnienie petycji będzie rozpatrywane jako petycja wielokrotna. Komisja podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 17 marca 2021 roku. Komisja postanowiła przekazać niniejsze uzupełnienie petycji do Rady Gminy Łęka Płatowska celem dalszego procedowania w dniu dzisiejszym na sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo proszę, szanowni państwo, czy w tym temacie ktoś z państwa chciałby jeszcze coś dopowiedzieć, zabrać głos? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały nr 33/2004/2021 Rady Gminy Łęka Płatowska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonych do dnia 8 marca 2021 roku dotyczących szczepień przeciwko COVID-19. Kto z Wysokiej Rady, szanownych państwa, jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę. Proszę jeszcze o... Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji złożonych do dnia 8 marca 2021 roku dotyczących szczepień przeciwko COVID-19. Szanowni państwo, była to ostatnia uchwała przygotowana na dzisiejsze posiedzenie sesji. Przechodzimy do punktu 7. Punkt 7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Łęka Płatowska za rok 2021. Szanowni państwo, program ten został przedstawiony. Teraz wejdziemy tutaj po kolei w szereg tych sprawozdań. Sprawozdanie to zostało omówione na Komisji Oświaty. Do wglądu jest także, szanowni państwo, w Biurze Rady i prawda, na BIP-ie też będzie, nie? To sprawozdanie jest? Też, no i na BIP-ie też. Także ktoś z państwa chciałby się jeszcze dogłębniej doczytać, dopytać o coś, to bardzo proszę tam sobie zajrzeć. Przechodzimy wobec tego, chyba że jakieś pytania szanowni państwo mają. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnego podpunktu, punktu 8, i również sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 w gminie Łęka Płatowska za rok 2020. I to ta sama sytuacja, szanowni państwo, sprawozdanie zostało omówione na Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i szanowni państwo, również jest do wglądu na BIP-ie. Czy jakieś pytania? Szanowni państwo, tutaj nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnego sprawozdania, kolejnego punktu, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Płatowskiej. Ta sama sytuacja, sprawozdanie zostało omówione szczegółowo. Radni zostali zapoznani z tym sprawozdaniem, jest do wglądu na BIP-ie. Bardzo proszę, czy jakieś pytania do tego sprawozdania? Również nie ma. No to przechodzimy już do ostatniego sprawozdania. Jeszcze nie. Szanowni państwo, jeszcze sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodzin w gminie Łęka Płatowska na lata 2018-2020, okres sprawozdawczy 2020 rok. I tak samo to sprawozdanie zostało omówione na komisji. Radni zostali zapoznani. Czy ktoś z państwa chciałby tutaj o coś dopytać do tego sprawozdania? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego w gminie Łęka Płatowska na lata 2016-2020, okres sprawozdawczy 2020. I sytuacja podobna jak do sprawozdań, które przed chwileczką żeśmy tutaj, o których mówili. Sprawozdanie zostało przedstawione na komisji, omówione, jest także do wglądu na BIP-ie Urzędu Gminy. Czy jakieś pytania do tego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu 12. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, szanowni państwo, czy ktoś z państwa ma przygotowaną interpelację bądź też zapytanie na dzisiejszą sesję? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski i informacje. Od razu, szanowni państwo, informuję państwa, że tutaj już rozdaliśmy państwu oświadczenia, znaczy się druk oświadczenia majątkowego. Bardzo proszę
szanownych radnych, żeby już sobie tutaj to oświadczenie wypełniali, złożyli tam na ręce pani do sekretariatu, tak. Proszę bardzo, panie wójcie. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to przedstawię kwestię szczepień na terenie gminy Łęka Opatowska. Tutaj w tym miejscu dziękuję druhom strażakom za to, że pod wodzą komendanta gminnego w minioną sobotę i niedzielę roznosili jeszcze ulotki zachęcające do szczepień. I tak w Ośrodku Zdrowia w Łęce Opatowskiej od stycznia do chwili obecnej zaszczepionych jest 360 osób, z tego ponad 70 osób już drugą dawką. Są to osoby zaszczepione oczywiście w wieku powyżej 80+ i 70+. Natomiast w Ośrodku Zdrowia w Opatowie od stycznia do chwili obecnej zaszczepionych jest 160 osób, z tego 25 osób drugą dawką. W dniu jutrzejszym będzie też trwało właśnie w Ośrodku Zdrowia, dość dużo osób będzie zaszczepionych. I to, co tutaj pani skarbnik przedstawiała w formie, bym powiedział, dotacji, którą otrzymaliśmy na zadanie zlecone, to 4 osoby na terenie gminy Łęka Opatowska dotychczas były transportowane do punktu szczepień w Ośrodku Zdrowia w Łęce Opatowskiej. To tyle z tych informacji. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Bardzo proszę, wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytanie, wniosek? Bardzo proszę. Rozumiem, że jeszcze pan wójt. To bardzo proszę, panie wójcie. To jeszcze jedna taka informacja. W najbliższych dniach myślę, że będę miał potwierdzenie tego, co mówię w kontekście nawiązania współpracy z trenerem dotyczącym dyscypliny, jakim jest bambington. Na tą chwilę takie zajęcia mają możliwość odbywania się, jeśli są oczywiście prowadzone przez fachowców. Tutaj też trwają rozmowy, czekamy na odpowiedź od osoby, która jest nauczycielem i która funkcjonuje i trenuje. W związku z tym myślę, że takie zajęcia, mając na względzie to, co w dniu jutrzejszym jeszcze się ma ukazać odnośnie obostrzeń, jeśli one będą zaostrzone jeszcze bardziej, to na pewno na tą chwilę na sali na przykład gimnastycznej mogą tylko ćwiczyć ci mali, bym powiedział, zawodnicy, którzy są zgłoszeni do rozgrywek i którzy mają zgodę Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, jak i są prowadzone jedne zajęcia też za zgodą sanepidu kępińskiego, czyli mają te osoby prowadzące zajęcia określone, bym powiedział, możliwości i zgody, które otrzymały. Natomiast kwestia bambingtona, do którego wrócę, będzie to realizowane na tą chwilę też na dwóch salach dla wszystkich dzieci z terenu gminy, ale to będzie dotyczyło, nie zdążyłem tego przekazać na ostatniej komisji, bo jeszcze temat nie był do końca dograny. Pani przewodnicząca, mam na myśli panią przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, ale szczegóły też przedstawię na komisji, jak będę wiedział, ale już dzisiaj zachęcam wszystkich rodziców, którzy będą chcieli właśnie dzieci rocznika klas 1-3, czyli tych najmłodszych, to będzie do nich skierowane w pierwszej kolejności. Jeśli będą chcieli koordynacyjnie rozwijać, to w tym momencie już dzisiaj państwa o tym informuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Bardzo proszę, czy jeszcze jakieś pytania, informacje, szanowni państwo? Aha, pan to, a faktycznie tu nie zauważyłem. Właśnie nie, czy coś. Bardzo proszę, panie Tadeuszu. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Szanowna Rado, panie wójcie, chciałbym wnioskować o środki na dokończenie remontu sal w Lipiu i w Szalonce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to chyba na najbliższej komisji poruszymy, szanowny panie radny, możliwości w tym temacie. Ja jeszcze będąc przy głosie, to tak oczywiście jesteśmy po tym sezonie już zimowym i tam myślę, że panie Tomaszu, ten program naprawczy dziur ruszy wkrótce, tak? Jakichś takich pojedynczych, czy to trzeba wskazywać, czy jakby to... Dzisiaj ruszył. Są miejscowości Szalonka, nie wiem ile czasu im to zajmie w tej miejscowości, ale wyjechaliśmy.
Dziękuję bardzo. Jeszcze odnośnie dróg, to poruszę to też ten temat na kolejnej komisji, ale zwrócę się tutaj też do pana kierownika, żeby zainteresować się sprawą przepustu drogowego w miejscowości Trzebień przed stacją SUW, czy uzdatniania tam wody, czy jak to się tam fachowo nazywa. Ten przepust się tam chyba albo zarwał, albo się zarywa. Także bym bardzo prosił, bo widziałem pana kierownika wczoraj, zapomniałem o tym. Jak będzie pan tam następnym razem, to prosiłbym, żeby to tam sobie taką wizję lokalną przeprowadzić. Wizja już się odbyła, ale no trochę dużo środków finansowych jest na to potrzebne. Musimy przeanalizować i zrobić. Rozumiem, do tematu wrócimy na komisji. Pan Jan Bartosik, tak, bardzo proszę panie Janie. Ja jeszcze chciałem zgłosić, że na ulicy Lipowej, to jest koło Inteligatorni, tam koło Piściałki, jest to na drodze powiatowej, zrobiła się dziura, ale ta dziura się zrobiła przy kanalizacji. To nie wiem, czy to głosić do powiatu, czy tu do nas, do gminy. Zgłosimy to do powiatu, do powiatowego zarządu dróg. No, droga jest ich, zajęcie pasa płacimy, więc myślę, że tylko i wyłącznie do nich. Dziękuję. W tej samej kwestii co pan Janek, jeśli chodzi o kanalizację w miejscowości Raków w kierunku Marianki Siemieńskiej. Panie Tomku, co z tą studzienką? W piątek mamy przegląd gwarancyjny kanalizacji właśnie w Mariance i w Rakowie z firmą wykonującą. Podjedziemy, zobaczymy, zrobimy. Dobrze, dziękuję. Tak, dokładnie potwierdzam, o 8:30 jest to, co pan kierownik mówił. Nastąpi przegląd pogwarancyjny kwestii wykonanej kanalizacji i myślę, że wtedy ta studzienka będzie tematem załatwionym. Jeszcze jednej kwestii tylko chciałem z państwem się podzielić odnośnie kwestii oświetlenia na terenie gminy, bo jesteśmy przed wysłaniem i przesłaniem do spółki oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu, której jesteśmy udziałowcem, kwoty 100 tysięcy złotych, która jest zabezpieczona w budżecie tegorocznym. I powiem tak, że oczywiście trwają już i jest po przetargach te inwestycje, które państwo doskonale znacie, a mianowicie Siemianice, parking przy szkole, Stołgniew Kuźnica, ulica Krótka w Łęce Opatowskiej, Trzebień, te budynki i domy przy 11, ale tutaj przy Statoilu, nie tutaj. Wiem, że czekają oczywiście też mieszkańcy tutaj właśnie, bym powiedział, w stronę Łęki Opatowskiej, od krzyża, jak to mówią. I są jeszcze w tym temacie piąta inwestycja, to jest Marianka Siemieńska. Tutaj pojedyncze lampy, to co państwu informowałem na komisji, prosiłbym, aby rzeczywiście sprawdzić, gdzie istnieje linia i gdzie w państwa potrzebie i bym powiedział potrzebie przede wszystkim mieszkańców, jeśli gdzieś jest taka potrzeba pilna zamontowania pojedynczej lampy, ale tam, gdzie, powtórzę jeszcze raz, jest linia, to wtedy prosiłbym, aby rzeczywiście tutaj zgłosić, czy bezpośrednio do pana kierownika, czy bezpośrednio do mnie, abyśmy mieli to na uwadze w kontekście kolejnych inwestycji, a te kolejne inwestycje, to bym powiedział, jest Łęka Opatowska, ulica Wrzosowa, Opatów Trzebień, czyli ulica Brzozowa w kierunku, bym powiedział państwa, Noculak. Trzecia to jest Opatów, ulica Radosna w kierunku Trzebienia. Następnie jest ulica Raków, łącznik od sklepu do pana Kupczaka. Następnie ulica Lipowa, budowa oświetlenia, to jest od ulicy Bolesławieckiej. I Marianka Siemieńska do państwa Błażejewskich. Pytanie, czy w tych 100 tysiącach damy radę aż tyle inwestycji zrobić, ale myślę, że pragnąłem to też w wolnych głosach i wnioskach przekazać. Dziękuję bardzo państwu za akceptację. Oczywiście są kolejne miejsca i wpływają kolejne wnioski od mieszkańców. Dodam tylko, że nawet położenie i dobudowanie jednej czy dwóch lamp to jest też inwestycja, gdzie potrzebny jest projekt, a późniejsza realizacja.
Są miejsca na terenie gminy, gdzie lampy są jeszcze własnością, bym powiedział, gminy w pełnym tego słowa znaczeniu, dlatego że to są inwestycje, które żeśmy lata wstecz, jeszcze w poprzedniej chociażby kadencji, też budowali z własnych środków i realizowali, ale myślę, że nie chcę mówić, że w tym roku, ale w najbliższym czasie podejmiemy temat rozmów z panem prezesem, jak i z przedstawicielami spółki, aby w aporcie przekazać to spółce oświetlenie uliczne i drogowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Bardzo proszę, wolne wnioski, informacje. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos, coś przekazać bądź też o coś zapytać? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma takiego wniosku, to zamykam 33. sesję Rady Gminy Łęka Opatowska. Dziękuję państwu za obecność i czynny udział.